Tak, i teraz patrzysz po prostu sobie gdzieś tam oddali. O. Zastanawiasz, warto ją ubrać czy nie warto? Tak? No. Teraz to już muszę. Żeby nam zemdlał. Jak się tam w kościele wezmę i przewrócę tak na bok, to byście wiedzieli dlaczego. A powiedz mi, a miałeś kiedyś knockout albo coś? W sensie, że padłem? No. Nie, nie zdarzyło mi się. Na szczęście. Ale było raz blisko. Ale było blisko. Tak się ostatnio zastanawiałem i miałem taką rozkminę, czemu uczą starsi bracia. Ja na początku myślałem, że przedstawię to w jakichś superlatywach, ale jakoś mi nie przychodziło do głowy. Jesteś już po? Nie, zanim nie, ja za 3 miesiące. Za 3 miesiące? Mamy występ w tym roku. Przyszliśmy doprowadzić do szczęśliwego końca albo do nowego początku pewną znajomość. Kochani bracia i siostry, Magdo, Michalek, wielka, wspaniała, cudowna chwila podarowana nam wszystkim, wam szczególnie. Michał powie Magdalenie, będę tobie służył przez całe życie, abyś ty była przeze mnie szczęśliwa. I Magdalena odpowie, Michalek, będę tobie służyła całe życie, abyś ty był szczęśliwy. Nie jest tak. Nie chcecie tak. Nie pragniecie tego. Nie marzycie o takim życiu we wzajemnej miłości. Przecież niczego bardziej w życiu nie pragniemy, jak kochać i być kochani. Ja Michał. Ja Magdalena. Biorę ciebie, Michale, za męża. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci.